3 gołek. Nie będzie patrzył tutaj na to, co się dzieje. Strzeliwuje piłkę w pole karne z Kozłem. Strzał na bramkę! W zasadzie z tego wszystkiego wyszedł, ale też i Szymczyk bardzo dobrze się tam w tym wszystkim odnalazł. A dla gości piłkarze Orła już w polu karnym. Ostaszewski z piłką, sam minął dwóch rywali. No i tym razem Mosior tutaj spisał się na medal. Kolejny rzut rożny, najmniej z jedną bramką. To na pewno będzie miało znaczenie również i w perspektywie tych zespołów, które teraz oglądamy. No, a sędzia tutaj odgwizduje błąd. Czy ta piłka wpadnie do bramki? Nie! Zablokowane to uderzenie, chociaż była próba jeszcze takiego mocnego strzału. Kapelko do... nastąpiły w Boguszowie. Próba strzału teraz tutaj. Świetna interwencja Mosiora. No i tak tym oto sposobem najprawdopodobniej pierwsza część tego meczu zakończy nam się bezbramkowym rezultatem. Kryska do środka, szansa dla Krawczyka, ale tym razem też ta piłka w pole karne. Kryska ze strzałem na bramkę, no i wreszcie jest gol. Wreszcie tutaj gospodarze odpowiadają rywalowi. Tym razem akurat... zatrzymano to zagranie już w środkowej strefie boiska, już szukają tego zagrania do Woźniaka, ten strzela po raz drugi celnie w tym fragmencie meczu bramki. Teraz kolejna próba strzału, świetnie Szymczyk broni, brawo. Jest Kryska, cały czas Krawczyk. No i czy z nich, któryś z nich strzeli drugiego gola? Jest 2-0! Bardzo dobry przechwyt właśnie w tej strefie boiska i 4-3 szansa dla gospodarzy na kolejną akcję bramkową. Krawczyk z prawej strony, strzał na bramkę, gol 3-0, więc w tym momencie jest już na pewno po meczu 8.